Święcany, urokliwa miejscowość w powiecie jasielskim. Ze Święcanami związany był uczuciowo Stanisław Zając. To tutaj urodził się w maju 1949 roku. Tu dorastał i chodził do szkoły. Często wracał sentymentalnie do Święcan, ojcowizny, domu rodzinnego, który ukształtował przyszłego wziętego adwokata i polityka, wieloletniego posła i senatora, wicemarszałka Sejmu. W pierwszych wolnych, demokratycznych wyborach parlamentarnych Stanisław Zając został przez wyborców obdarzony zaufaniem i mandatem posła na Sejm pierwszej kadencji. Kilka lat później, w 1992 roku, wstąpił w szeregi Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Bardzo szybko dostrzeżono jego pracowitość i talent polityczny. Został cenionym członkiem stronnictwa, aby w kilka lat później objąć funkcję jego prezesa. Ważnym wydarzeniem w jego karierze politycznej był wybór w 1997 roku na funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W tej roli potrafił doskonale wykorzystać swoją wiedzę i cechy charakteru, pracowitość, szacunek dla innych, talent mediacyjny. W 2000 roku występował na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku jako przedstawiciel polskiego parlamentu na sesji przewodniczących parlamentów świata. Jako parlamentarzysta był autorem wielu ustaw, uchwał i interpelacji podejmujących ważne zagadnienia społeczne i gospodarcze. Stanisław Zając od 2006 roku był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, wybrany w skład Komitetu Politycznego i Rady Politycznej Partii. A od chwili wyboru w 2008 roku na senatora pełnił funkcję wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego PiS i jednocześnie funkcję przewodniczącego klubu w Senacie. Był niekwestionowanym liderem prawicy na Podkarpaciu, co każdorazowo potwierdzały wybory parlamentarne. Uzyskiwał w nich największą w okręgu ilość głosów poparcia. Niezależnie od absorbujących go obowiązków, w Warszawie zabiegał o sprawy regionu. Wspierał ważne dla regionu rozwiązania komunikacyjne, a szczególnie doprowadzenie do szybkiej budowy autostrady A4 i drogi szybkiego ruchu S19 mającej połączyć Polskę z południem Europy. Pomagał w nadrobieniu wieloletnich zaniedbań w infrastrukturze drogowej, szczególnie na terenie powiatów jasielskiego, krośnieńskiego i brzozowskiego. Promował plany budowy zbiornika wodnego Kąty Myscowa na rzece Wisłoce. Doradzał i wspierał realizację projektu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla gmin zrzeszonych w Związku Gmin do Rzecza Wisłoki. Ważnym polem jego aktywności poselskiej była ochrona zdrowia, szczególnie poprawa infrastruktury szpitali w Jaśle i Krośnie oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt. Wspierał szkoły wyższe z Jasła, Krosna, Sanoka, Przemyśla i Jarosławia, pomagając w utworzeniu nowych kierunków nauczania. Występował skutecznie o wsparcie finansowe na budowę archeologicznego skansenu Karpacka Troja w Trzcinicy. Stanisław Zając był szanowanym i uznanym politykiem, serdecznie przyjmowanym przez Polonię w wielu krajach świata, między innymi w Australii, Brazylii, Peru, Stanach Zjednoczonych. Szczególnie bliskie stosunki łączyły go z politykami słowackimi, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego w uznaniu wyjątkowego udziału w tworzeniu Uniwersytetu i działań na rzecz umacniania rzeszowskiej Alma Mater przyznał mu medal Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Był autorem ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego i swoim działaniem skutecznie doprowadził do jego otwarcia w 2001 roku. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, lecąc wspólnie z Lechem Kaczyńskim, prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i elitą państwa polskiego na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Stanisław Zając, senator Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Klubu Senackiego Prawa i Sprawiedliwości.
Pogrzeb świętej pamięci Stanisława Zająca odbył się 25 kwietnia 2010 roku w Jaśle. Żegnały go tysiące osób. W uznaniu działalności publicznej otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Jarosławia i miasta Jasła, a pośmiertnie honorowego obywatela gminy Dydnia i gminy Jasło. Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany. Między innymi Krzyżem Wielkim oficera orderu Pro Merito Militensi Zakonu Maltańskiego, pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, honorowym Krzyżem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pośmiertnie odznaką honorową zasłużony dla województwa podkarpackiego, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, a także odznaką Przyjaciel Dziecka. Thank you.